Jest niedziela, 28 sierpnia. Wyobraź sobie pięknie przystrojoną salę weselną z wyeksponowanym miejscem dla nowożeńców. Dookoła słychać niezbyt głośną muzykę i szmer rozmów. Elegancko ubrani goście rozglądają się, poszukując dla siebie miejsca przy stołach. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca, i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus zauważył, jak faryzeusze starali się znaleźć dla siebie najlepsze miejsca na uczcie. Zapewne sądzili, że im się należą. Jezus wykorzystał tę sytuację, by poruszyć głębszy problem. Wielu ludzi uważa siebie za lepszych nie tylko tu na ziemi, ale również bardziej godnych zbawienia. Na jakim miejscu widzisz siebie pośród innych ludzi? Każdy człowiek ma naturalną potrzebę bycia docenionym i szanowanym. Nie ma w tym nic złego. Prawdziwy obraz siebie umożliwia rozwój i budowanie dobrych relacji. Ale wywyższania się i pogardy dla innych nie da się pogodzić z miłością. Pycha uniemożliwia bliską relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jaki nosisz obraz siebie? Jak i gdzie zaspokajana jest twoja potrzeba akceptacji?
Jezus utożsamia się z tymi, którzy uważani są za ostatnich, z chorymi, ubogimi, wykluczonymi. Dlatego zachęca do bezinteresownej hojności i służby potrzebującym. Przyjmując to zaproszenie, wspólnie z Jezusem tworzymy Królestwo Boże na ziemi. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, kto w Twoim otoczeniu potrzebuje wsparcia. W jaki sposób możesz mu pomóc? Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co zrodziło się w Twoim sercu. Możesz opowiedzieć Mu o swoich emocjach i wątpliwościach albo poprosić o potrzebne Ci łaski.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.